Bardzo bym poprosił Panią Przewodniczącą o przedstawienie. W sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Paragraf pierwszy ustala się wstępną listę rankingową zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie prac remontowych placówek oświatowych według załącznika. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie ustalenie wstępnej listy rankingowej wynika z procedury realizacji zadań powierzonych. I jest załączniku lista. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Tak, niestety ta lista jest troszkę długa i proponuję część rzeczy, nie wiem, ja byłem na Komisji Edukacji Dzielnicowo, bo tak naprawdę to powinniśmy mieć 15, 20 maksymalnie. Ja wiem, tylko potem Zespół Ekonomiki i Oświaty mówi, że nie zrobi kosztorów, że prosili o zweryfikowanie jeszcze raz. Dlatego proponuję wykreślić te rzeczy, które no, ja mówię tak, od razu mówię, że może być wykreślone gimnazjum 29, szkoła podstawowa numer 24, może nie, szkoła 24, gimnazjum 29, przedszkole 176 na pewno. Myślę, że może być również w tej wstępnej listy wykreślona wymiana nawierzchni chodników i parkingu w szkole 117, bo te ceny ogólnie są bardzo proste do wyliczenia. Jak w szkole 111 to samo mogłoby być to wykreślone. I myślę, że jak te 4 wykreślimy, jeszcze może 2. Ale ja mam prośbę, żeby 111 zostawić. Naprawdę to jest najbiedniejsza szkoła. Ale już odpowiem, dlaczego wykreślamy... Aha, obliczymy sami. Sami to obliczy bardzo prosto. Dobra. Ale nie, ja już powiem, dlaczego wykreślamy to. Wykreślamy, bo następna lista rankingowa ma za zadanie tylko... Dobra, rozumiem. Obliczyć kosztoryty. A to jest naprawdę bardzo proste, bo można przyjąć liczbę chodników. Okay. To samo na przykład szkoła podstawowa nr 61 Popłaskiego, remont nawierzchni asfaltowej Boń. Bodajże w Komisji Sportu jest już taki kosztorys. Remont nawierzchni kosztuje. Ale tam jest chyba o co innego chodzi, bo tam o przyszłym nawierzchni. Ale jest w komisji jeszcze. A jest, jest kosztorys na to. To które punkty wykreślamy po kolei? To myślę tak, wykreślamy gimnazjum 29, punkt 4, punkt 8, punkt 9, punkt 10, punkt 23. I jeszcze właśnie co by tu było takie naprawdę proste. A na tej imieniu się do przedszkola 180? To jest zaraz i tej imieniu ile? Ostatnie 4. No to są już takie bardzo... A w przedszkole 87? 87? Przełożenie Opłacki. O, może być, 87. I myślę, że to 87, tak. 35 szkoły, przełożenie Opłacki. O, 35, który ten panu jeszcze, bo ja tak szybko leciałem. To tak samo, 15. Tak. To ja jeszcze raz przelikuję. Wykreślamy pozycję 4, 8, nie, 5 zostawiamy, bo zmiana jest elektrycznej. 4, 8, 9, 10. 15, 20 i 23. To jest za przyjęciem takiej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawki. Głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Stwierdzam, że Rada przyjęła całość uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu.